Nie było żadnych norm. Nie, jak teraz kandydat wie, jaką normę i ile musi przejść, tylko wtedy było faktycznie tak, że nie mówiono, jakie mają być normy. Mówiono tylko tyle, że masz robić, jak ile dasz. Jak najwięcej wyciska ze wszystkiego, nie? Więc każdy starał się robić na maksa, co tylko był w stanie. No tak to na roku. jakiej zasadzie to było, że oni brali tych, co no oceniali to, to, tą walkę, wolę walki? On już jej może, a jeszcze ciśnij. Nie, no do odłączenia. Patrzyli na wyniki, nie? Patrzyli ile pociągną się o 20 parę razy. Dobra. Tu to zrobił ugon ramion, nie wiem, 30. Tutaj BTS zrobił w takim czasie bieg zrobił 11.50 czy tam 11.30 cyk to bierzemy w ten sposób. No i później ja oczywiście myślałem, że to będzie cały zakres selekcji, więc plecak wszystko przygotowane na wyjście w góry. Okazało się, że wyjście w góry będzie za tydzień, więc stopem wracałem do siebie za tydzień w góry. Pożyczyłem plecak właśnie też od. Odrycha, Jany Sporta, bardzo dobry plecak, przygotowanie ciuchu, wzięłem masę, oczywiście trzeba było mieć jakiś sprzęt obowiązkowy typu kuchenka i w ogóle, nie miałem dostępu do super rzeczy wyposażonych jak teraz, też nie było mnie stać na takie rzeczy, więc buty firmowe, high i takie krótsze, bo nie miałem wysokich, ani żadnych innych trekkingowych, jakieś stare mundury, kuchenka ruska, nawet nie gazowa tylko na benzynę, więc ważyła chyba z 5 kg. I jak pamiętam przyjechałem na dworzec Wychodzę z pociągu Patrzę już z pięciu kandydatów Siema, siema, przywitamy się nie, I gadamy co, mamy, co macie ze sobą Jakie plecaki No i co teraz kto ma Jak wziąłem ich plecaki Zobaczyłem, że one są cztery razy lżejsze od mojego Mówię o Mówię tak nie dasz rady Konserwy jakieś dodatkowe, które miałem Jakieś inne rzeczy od razu do kosza Starałem się odciążyć Ile można było No i Udało mi się. Pięć dni w górach. Dla mnie najcięższym dniem był pierwszy dzień, gdzie przegrzałem się w kalesonach we wszystkim, tam co tylko miałem na sobie, ale stwierdziłem, że nie zatrzymuję się, żeby nie tracić czasu, bo wiadomo było, że kto ma najgorszy czas, to odpada. I tylko pamiętam, jak szedłem i marzyłem o tym, że jak wrócę do domu, to kupię sobie Pepsi albo kolę, którą wypiję. Nie tak mi cukru brakowało. Ale. Co mnie utrzymało? Stwierdziłem, że muszę wytrzymać pierwszego dnia, bo jak wrócę pierwszego dnia, to kumple z roboty będą się ze mnie nabijali, nie? więc nie mogę wrócić pierwszego dnia. Drugiego dnia powiedziałem sobie to samo, trzeciego to samo, a już po trzecim dniu wiedziałem, że już dam radę. Nie? Mimo że miałem zapalenie ścięgi na Hillesa, które ukrywałem bardzo mocno przed lekarzem. Ile I... kilometrów robi się na takiej selekcji? Z tego, co, co wtedy mówili, to około 250 kilometrów zrobiliśmy w górach. No, było bardzo ciężko fizycznie. Oczywiście też nie wiedziałem o tym, że niektórzy już chodzili z tymi kijami. Niektóre mają im pomagać odciążać trochę plecy oraz stawy, więc wziąłem sobie dwa kije z yy, drągi właściwie, wziąłem sobie z lasu. Nie? Faktycznie pomogły mi, ale po jakimś czasie pamiętam, że już trzeciego dnia nie byłem w stanie, tak miałem już tak obolałe dłonie, że nie byłem w stanie ścisnąć tego drąga. Ja łapałem je tak, nie? w ten sposób. Mam je nawet gdzieś tam dalej. Ojciec je gdzieś tam ma schowane, i pamiętam, że jak były takie, powiedzmy, dotąd, to, to już po pięciu dniach to już tak się trochę starły się nie? skróciły. Więc szczęśliwie udało mu się ukończyć tą selekcję i później wróciłem już mega spokojny, wyluzowany, czekając na swoją kolej do, do jednostki. I oczywiście znowu problem wokołu, nie? Jak już dostałem powiedzmy, powołanie. Co się stało z No To wtedy był czas również tych ograniczeń przyjęć na kontrakty, a ja dostałem z jednostki już przydział no tam numer etatu, że mnie przyjmują i w ogóle, więc idę do WUCO. I mówię: Dzień dobry, proszę, tu dostałem wezwanie, proszę rozpocząć procedurę przyjęcia mnie na ten kontrakt. Ale nie ma przyjęć na kontrakt, pani mówi mi w okienku. Ja mówię, no to proszę kogoś tu wezwać, nie? Otworzyły się drzwi, wychodzi pan Plutonowy, pamiętam, mówi, że nie ma przyjęć. Ja mówię, no ale jak nie ma przyjęć, no nie, proszę zobaczyć, ja tu mam z jednostki kwit. Jak mi pan mówi, że nie ma przyjęć, ale nie ma przyjęć, no to ja do niego mówię, to ja w takim razie stąd nie wyjdę, dopóki nie będę widział, widział się z komendantem, nie? Wprowadzili mnie do środka, niech pan czeka, nie? on 20 minut, wchodzę do komendanta, wezwany, ładnie się przedstawiłem, powiedziałem, jaka sprawa, i komendant był na tyle w porządku, faktycznie wokół, że pierwszy to zrobił, wysłuchał mnie, podniósł słuchawkę telefonu, proszę rozpocząć procedurę. Da się? Da się. Więc jeżeli mówią wam nie, to próbujcie mimo wszystko. Próbujcie, jak was wrzucają oknem, to próbujcie. drzwiami, przepraszam, to próbujcie oknem, bo niektórym prosto nie chce się pracować. A, a, i, tylko, I tylko i tyle. System jest, ale system słaby jest ludźmi. I trafiasz na jednostkę wreszcie jest, już zaczyna się tak. komandoska o takiej jakiej marzyłeś zawsze? szelania, no, zjazdy na linach, skoki, nurkowania. Niestety, niestety Malowanie nie. Malowanie twarzy było, ale nie. na pewno były pokazy karate. No akurat raz mi się przydarzyło. O małeś dachówki? Nie dach karate? a akurat dachówek, dachówek nie robiliśmy, nie, inne rzeczy były robione. Natomiast powiem tak, nie robiłem tego do końca, o czym marzyłem. W, tej w pierwszej fazie powiedzmy mojej służby już zawodowej na kontrakcie. Bo byłem żołnierzem zawodowym kontraktowym, w stopniu plutonowego. Ale spodziewałem się mniej więcej tego, co będzie, no bo byłem w zasadniczej służbie tam i byłem też w więc mniej więcej wiedziałem, jak funkcjonuje armia. Natomiast byłem lekko zawiedziony tą kulturą pracy, że tak powiem, i tym, że no spodziewałem się tego, że jak będę żołnierzem zawodowym, to jednak będę bardziej traktowany jak żołnierz zawodowy. Byłem jednym z pierwszych, który przyszedł na mm, kompanię, to była kompania dywersyjno-rozpoznawcza. No, i zderzyłem się z tym, że musiałem tam mocno jeszcze, no, sformalizowane było dosyć mocno stosunki, więc musiałem się wszędzie meldować. Powiedzmy taka, może nie unitarka, ale gdzieś tam taka próba jeszcze nas yy, do docierania, nie? Wy wszyscy, którzy zostaliście, nie? Bo tam. Część chłopaków, która tutaj siedziała też, była w Lublińcu i po prostu poszli sobie do gromu, bo, bo mieli tego dość. Mm -hmm. nie? że to... raczej, raczej, mieli... Niektórzy mówią, że nie było roboty. Drodzy mówisz, że w ogóle właśnie to, co mówisz, nie? że tam nie do końca było tak, jak sobie to wyobrażali. Ale to... Ty byłeś, mm -hmm. ty byłeś yy, świadkiem tej całej metamorfozy. I tak. co było takiego, żeś tam po, że po prostu został. No? Pierwszy czas, no to te pierwsze miesiące były trochę frustrujące właśnie z tego powodu. No sprzętu też okazało się, że wcale nie ma wybitnego. Właściwie jest słabo, ale były inne jakieś tam, powiedzmy, gdzieś tam ciągle te marzenia były. Zaczęły się też fajne relacje tworzyć międzyludzkie. Tych chłopaków, tych wszyscy mniej więcej w jednym wieku przyszliśmy na ten zespół. Sikro, który tutaj był wodzu, Wojtek Łasów właśnie, o którym tu wspominałem i jeszcze wielu, wielu innych. Sopel, tam cała ekipa naszej paki. Mimo, że byliśmy tak rozparcelowani, nie byliśmy zawsze razem, ale gdzieś tam, wujo, gdzieś tam zawsze y, trzymaliśmy się razem. Tworzyły się te więzi i okazało się, że właściwie zaczynamy przygotowania do wyjazdu do Iraku. I jedziemy do Iraku. Pojechała pierwsza zmiana właśnie tych starszych kolegów nieco od nas, a na drugą zmianę jedziemy my. Właściwie po roku służby mieliśmy jechać do Iraku, więc to, no co tu więcej chcieć? No marzenie. Marzenia się spełniają, nie? Uważajcie o czym marzycie, bo marzenia czasem się spełniają. No I... ale ten Irak też był chyba taki przełomem. Irak był przełomem. Irak otworzył nam oczy, czym są działania specjalne, jak powinny być. No przede wszystkim mieliśmy kontakt też z, z zielonymi beretami. Z ludźmi, którzy teraz no, byli nawet w, moim, w naszym wieku, może nawet trochę młodsi, ale wtedy wydawali nam się już staruchami. My, my mieliśmy 24 lata, więc 30-paroletni gość, albo tam że się pod, czter, pod 40 wydaje się nieco już starszy, ale niesamowicie doświadczeni. Dla nas, no. Może to śmiesznie teraz zabrzmi z perspektywy czasu, faktycznie nawet to, co to też opisujemy na, swoich, na swoim stronie jako CTC, to gdzieś tam te niepotrzebne kompleksy gdzieś u nas tkwią i nie powinny i, i my się z nich wyleczyliśmy, ale wtedy byli dla nas jak ubogowie. Ludzie, którzy byli w Somalii, którzy brali udział w, jako rangerzy w operacji Black Hole Down, którzy tam działali już któryś raz gdzieś tam w, w Iraku. Więc y, całkiem inna kultura, podejście do pracy. My, jeszcze tacy, nie do końca obeznani, no rok w, tak naprawdę w jednostce, a tutaj wracasz z roboty, podchodzi do ciebie gość, i ja to pamiętam, jak dzisiaj dowódca Ody podchodzi i klepie mnie po ramieniu i mówię: Sorry, nie? ale dzisiaj nikogo nie zabiliśmy, nie? I odchodzi z cygarem w ustach, nie. No, taka, taka teatralna, nie. Nie wiem, czy żartował sobie, czy mówił poważnie. Y, myślę, że może trochę tego i tego, natomiast. Też myślę, że takie przeświadczenie o tej teatralności, swojej roli gdzieś tam w nas tkwi. Każdy myśli, że jest jakimś bohaterem w filmu albo książki sensacyjny, Być może oni tak o sobie myśleli. Ale fakt, byli kowbojami, się, zachowywali się jak kowboje i na pewno nam na tym etapie imponowali. Nie? No i co więcej? A jak wyglądał angielski wtedy? No to znaczy inaczej. Hey, Mister Coca-Cola wyglądał to, słabo. Czyli po tej pierwszej, jak gdyby, wyjeździe, niewielu... otwierały się głowy Otwierali na się język, głowy. na szkolenie. Nie, oczywiście. Niewielu z nas mówiło po angielsku, a jak już to bardzo, bardzo, bardzo słabo. Była yy, paru... ciekawa, śmieszna sytuacja związana z językiem, oprócz tego, że byłeś. Chciałeś powiedzieć, że jesteś przystojny, a wyszło, że tak nie jesteś. No to nie, w tej chwili nie pamiętam. sytuacja na pewno było bardzo dużo. Opowiem fajną sytuację, taką może językową, ale nie z angielskim. To byłem świadkiem niesamowitej rozmowy też w Iraku, już na kolejnej zmianie, kiedy obstawialiśmy pewien dach. Z irackim żołnierzem, i mój kumpel rozmawiał z irackim żołnierzem na tym dachu, nie? Kolega, powiedzmy, też zbyt dobrze po angielsku nie mówił. Iracki żołnierz równie, również nie mówił dobrze po angielsku. Rozmawiali parę minut o rodzinie, o dzieciach, trochę, trochę po angielsku, trochę po polsku, gestami. Co jest najśmieszniejszego w tym wszystkim. To ja miałem wrażenie, że to takie było właśnie niewerbalne zrozumienie. Nie? Mimo, że nie do końca rozumieli się i potrafili wyrazić wszystko to, co chcieli słowami, czy angielskim, trochę polskim, czy migowym, to naprawdę dogadywali się o tych dzieciach i o rodzinach mówili. Nie? I to było niesamowite, takie coś, co nie było to może śmieszne, ale takie niezwykłe, że gdzieś takie porozumienie niewerbalne może zaistnieć między ludźmi. Nie? Mimo, że mówisz różnym językiem, to, to widać było, że się rozumieją. Nie? To było dosyć takie ciekawe. A ty to miałeś jakieś, skorzy, tak. jakąś awanturę strzelecką na, pierwszy, na pierwszej twojej misji? No, miałem. Ta sama awantura, o której pisze woje w książce? Nie, to nie jest ta sama. Nie, Sikor był ranny też? Nie, nie, nie. Są? Tam, Tak, to był sam czasem ale niestety nie było mi dane być tam. Byłem w innej sekcji, wtedy to jeszcze grupie. Nie działałem z nimi w Karbali, tylko w, byłem przydzielony do, do, do ekipy działającej w Alhilla. Właściwie na każdej zmianie poza chyba przedostatnim albo ostatnią, już nie pamiętam, miałem kontakty ogniowe. Chyba na ostatniej nie miałem ani, ani razu chyba nie strzeliłem na, na ostatnie zmiany, albo przedostatnim już teraz nie pamiętam, ale przeważnie na każdej. Bo ten pierwszy jest najważniejszy, nie? Jak no, to wygląda? Bo może, może no zacznę... in, inne jest wyobrażenie, tak, wiesz, jak i... siedzisz sobie na jednostce, tam sobie strzelacie, na strzelnicy chodzicie, nie. Wyobrażenie jest inne, marzenia są, każdy gdzieś tam chce się sprawdzić i to faktycznie tak warto dodać, że czego ja się bałem, bo niektórzy myślą, że tam wiadomo, nie, no słuchajcie. Drodzy widzowie, jak człowiek ma 24 lata i zaczyna pracować i wyjeżdża na misję, to czuje się nieśmiertelny. Czuje się jak młody Bóg, jak Półbóg, taka jest prawda, i wydaje mi się, że nic mu się nie stanie. Pamiętam, kiedy poczułem pełne spełnienie. Takie jak wyjeżdżaliśmy na robotę, na no jakiś tam chyba do Bagdadu, nie, nie pamiętam na co, i jechałem swoim honkerem z tyłu. Wyjeżdżaliśmy z bazy, i ja poczułem się szczęśliwy. Myślałem sobie, tak mi naszło wtedy. Ty, To jest to, co zawsze chciałem w życiu robić, ale mi się trafiło, i poczułem no, taki błogostan, że tak powiem, nie? Ale czego się najbardziej obawiałem przed wyjazdem i w czasie roboty, to bałem się tego, że zawiodę siebie i kumpli. Że po prostu spełniał, nie? Tego się najbardziej obawiałem, i to było coś, co gdzieś tam, gdzieś w tyle głowy miałem. No i wyjazd na robotę. No to była dosyć gruba robota. Muszę powiedzieć, że, że, że też warta obowiedzenia. To była robota, gdzie mieliśmy zaatakować punkt werbunkowy Armii Madiego. W Achilli właśnie. zabraliśmy się w siedzibie Ody. Stamtąd wjeżdżaliśmy na robotę. Pamiętam, yy, że, że, że postanowiono, że będziemy główną siłą szturmującą. Ten obiekt. I pamiętam nasze żarty maskowane napięcie. No, bo każdy się lekko już zdenerwował, bo z informacji wywiadowczych yy, był takie, że od 20 do kilkudziesięciu ludzi może tam być uzbrojonych w AK i granatniki RPG. No więc lekka napinka była. No dobra, zaczęło się, wyjechaliśmy, kolumna jedzie. A to też jeszcze było święto Aszury, czyli, czyli pielgrzymi w całym Achilli yy, zbierali się w niesamowitej liczbie, namioty. Podjeżdżamy pod obiekt, tam parę minut do dojazdu i zaczynają się pierwsze strzały. Nie? Widzę, jak smogacze lecą z jednej strony. Nagle karabiny odpowiadają. Nagle patrzę, Amerykanie przed nami zaczynają strzelać. Granatnik idzie, namiot się pali, ludzie uciekają. Myślę sobie, o, zaczyna się. Nie? Nagle robota, chwila przystanku, wjeżdżamy na obiekt. Słyszę, że 50 gra. Amerykańska. Wjeżdżamy, padają strzały. Nasze PKB też strzelają stres był, ale muszę powiedzieć, że stres, który pierwszy raz wtedy w życiu chyba poczułem coś takiego, stres, który dodaje siły, tak jakby jak ja to mówię, skrzydeł, nie? I właściwie poszło, poszło, zebraliśmy się i, i szturmowaliśmy ten obiekt bez strat własnych. Yy, wszystko się udało. Straty były wroga? Nie było. Wróg wcześniej opuścił obiekt, albo było ich... Ale faktycznie nie udało nam się nikogo zatrzymać. Yy, gdzieś tam kordon, który robiła armia amerykańska gdzieś zawiódł, bo gdzieś przeniknęli przez niego. Natomiast yy, strat nie było, ale pierwsze, pierwsze, pierwszy chrzest bojowy był, pierwsze strzelane było, ładunek wybuchowy na drzwiach zadziałał, pierwsze wyjścia wybuchowe też już za nami, więc zaczęło to już tylko iść coraz szybciej, coraz więcej. Nie? Także faktycznie to była dosyć dobra szkoła życia dla nas, działania bo, bo używanie flashbanków, coś czego nie mieliśmy w ogóle w kraju, wejście na ładunkach wybuchowych na, na drzwiach, szturmowanie bram pojazdami yy, i takie szybkie podjazdy na obiekty, to już taka była nasza codzienność. No, nie mówię, że może przesadziłem, mówię niedosłownie nie codzienność, bo nie się tego codziennie, ale działo się dosyć dużo i sporo. Nie? No jakbyś tak policzył mniej więcej w ilu takich akcjach brałeś udział? Nie jestem w stanie, nie wiem. Dużo? Bardzo dużo. No, jak pan porównał Irak? W sensie, no, ale miałeś jakbym... takie sytuacje, że tam kulka nie wiem, porysowała hełm na przykład. Albo Miałem sytuację... coś, 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 coś takiego, że Kostucha już tu była, czy ta słynna. No Kostucha ze śmiercią, co tam na spadochronu spadochroniarze no, też czekać. Nie, czeka, nie? Tak, nie no. odczułem tego tak, że, że czułem, że śmierć była blisko. Nie odczułem jej zimnego oddechu na plecach, natomiast była blisko i, i tu też przytoczę taką sytuację. Drugi wyjazd do Iraku. Robota, zatrzymasz numer dwa z listy w dywanili. Robota była kombinowana. Generalnie polegała na tym, że wjeżdżamy pod obiekt w śmieciarce. Ja z kumplami zgłosiłem, tak, już nieraz nie pamiętam, czy byliśmy wyznaczeni. Wolę myśleć, że się zgłosiłem sam na ochotnika, nie? Razem z paroma kumplami do tej śmieciarki. Amerykanie i radcy żołnierze w tej śmieciarce. Zresztą tą robotę opisujemy w swoim poście. Jednym ze swoich postów na naszej stronie. Zachęcamy do znalezienia. Operacja Szakal. Podjeżdżamy, oczywiście pierwszy problem na bramie. Nikt nie chce wypuścić tej śmieciarki z bazy. Więc mówią do mnie Amerykanie, Ty idź, powiedz im coś, żeby nas wypuścili. Nie? Więc ja wspinam się na tą burtę, wychodzę, mówię Ey! wołam, faceta na bramie, gościu patrzysz zdziwiony. Ja mówię, słuchaj, wypuść nas na bramę, nie? Mówię, dzwonię do generała i tyle, nie? Dzwonię do swojego przełożonego. Dobra, poszedł zadzwonić, wypuścili nas. Podjeżdżamy. Śmieciarka się zatrzymuje. Wyskakujemy na obiekt. Lecimy. Pamiętam właśnie jak z jednym z Amerykanów czyścimy pomieszczenia. Nie ma faceta. No dobra, uciekł. Zabezpieczyliśmy perymetry i radcy również że że zastanęli. W tym czasie w odwodzie nasi, nasze siły i amerykańskie tam miały dojechać. No i tak stoję z kumplem. na no, tej ulicy stoimy i nagle padają jakieś strzały, nie? I radzę, że mnie również że gdzieś tam strzelają. Ja tak stoję, stoję i tak mówię do kumpla, ty, do czego oni znowu strzelają, No jak to oni, nie? Nie wiem do czego, chyba tak, nie wiem, coś tam widzą, nie? No mówię, jak zwykle panika i strzelają w powietrze, nie? No i tak stoimy, stoimy i nagle padają strzały, a strzały wbijają się obok nas w asfalt, nie? No mówię, no dobra, nie? Patrzę na kumpla, on na mnie zdziwieni lekko, patrzymy skąd, widzimy, jest, jest gościu w oknie, no to rura. I później kolejna sytuacja... Niestety na skrzyżowaniu jeden z że żołnierzy oberwał. Żołnierz z PK na moich oczach padł. Niestety śmierć nie wygląda widowiskowo i pięknie jak na filmach. Nie ma zmienionych ruchów muzyki w tle. Po prostu wygląda to tak, jak ktoś dostaje, że już nagle był człowiekiem i nagle jest szmacianą lalką. Pada jak ta lalka szmaciana. Więc razem z kolegą postanowiliśmy po niego ściągnąć go udzielić mu pomocy. ściągnęliśmy go z tej ulicy, próbowaliśmy go mm, reanimować. Nie udało nam się. Niestety. Ale to niestety, był iracki żołnierz? Iracki żołnierz. Tak, niestety jeszcze po ściągnięciu kamizelki okazało się, że, że dostał. Yy, rana wylotowa przeszła przez niego. Jeszcze jeszcze jak go ciągnęliśmy, ciągnęliśmy z ulicy, to jeszcze oddech agonalny był. Mimo naszych wysiłków, już tak tak nic nie mogliśmy zrobić. Niestety od tego momentu i rad że przestali już walczyć. Więc został, bo, bo my tego rannego przetransportowaliśmy do tego obiektu, który zdobyliśmy jako pierwszy. To był nasz taki przyczółek do obrony. W tym czasie dojechało nasze wsparcie, czyli nasz QRF, czyli nasze siły i Amerykanie plus IOD, Navy IOD, też niezłe Kozaki w ogóle, tak a propos. Naprawdę fachowcy od rozbrajania ładunków wybuchowych do tego, do tego świetni nurkowie z. Spadochroniarzy i, i, i naprawdę. Zresztą należą do, do społeczności sił specjalnych, operacji specjalnych yy, naprawdę świetni fajterzy. Yy, no i właściwie pozostaliśmy tam sami już bez tych irackich żołnierzy. Czekaliśmy cały czas na wsparcie, bo tam pozostaliśmy, bo Amerykanie byli w kontakcie z ósmą dywizją iracką, która miała tam z wesprzeć, ale chyba dwie czy trzy godziny nie mogła dojechać. Więc czekaliśmy, czekaliśmy na nich, żeby się stamtąd wycofać. Na szczęście nasze Mi-24 były, były w użyciu i latały. I pierwszy raz wiedziałem, jak nasze Mi-24 używały swojego uzbrojenia, to znaczy karabinów maszynowych, które, które niezłą robotę robiły tam na oznaczony cel przez nas, ostrzelały go. Co więcej, jeśli mówisz o tą bliskość, no tak, leżało to peka tego żołnierza, który zginął. Nie? Ja tak sobie pomyślałem, bo to jeszcze na początku było, jeszcze jak nie było wszystkich, jeszcze nie było takiej kotłoniny, kot, kot, tylko jak się tam jakieś strzały pojedyncze padały. No fakt, że już zginął ten, ten, ten facet, no ale jak wam mówiłem, no to, no to wydaje się, że jesteś nieśmiertelny, nie? Nawet wtedy wydawało mi się, że to przecież jest dobrze, nie? Jest akcja, jest okej. Okay. Co ciekawe, Wydaje się to irracjonalne, nie spodziewałem się w ogóle tego typu myśli i tego typu działania, bo w tamtym czasie na przykład byłem w stanie przer zrobić przerwę w czasie tego działania i szedłem na przykład do gościa i się pytam, ty słuchaj, masz wodę? Bo muszę się napić, nie? Daj mi wodę. I taka zwykła gadka, nie? Piję sobie wodę, odkładam tą wodę i idę, nie? I wracam gdzieś tam, żeby da robić swoje dalej. W każdym bądź razie pomyślałem sobie, że wezmę to PK, bo się może przydać. OPK, które tam zostało po tym zabitym żołnierzu. No to skradam się po to PK, kucając wzdłuż ściany, przemieszczałem się do tego PK, po to PK i zatrzymałem się w pewnym momencie, no bo nogi mnie zabolają, po prostu już mięśnie, nie? Bo szedłem w takim kaczym chodem, że tak powiem. I, i zatrzymałem się na chwilę, dosłownie na sekundę i w tym momencie padł strzał na tej wysokości, nie? Ja dostałem tynkiem w twarz, moja myśl, mówi, o, nie? blisko, w tył na lewo, nie? i rura. Mówisz, po to peka nie idę. <głos> <głos> tak, także też uważajcie, o czym marzycie Marzenia się spełniają. No cóż, mogę powiedzieć, gościu, gościu był na tyle dobry i świadomym strzelcem, że ładnie na wysokość było dobrze. Wyprzedzenie zrobił, tylko ja się akurat zatrzymałem. Więc może nie czułem kostuch, ale może ten anioł stróż wtedy powiedział: Zatrzymaj się. Jest taka scena w filmie Helikopter w ogniu, gdzie jeden, tak z tego co, co dobrze pamiętam, chyba to był operator Delta. Udaje faceta, który na rowerze przemieszcza się tam po tym mm. miasteczku i tam no, obserwuje sobie i tak dalej, po czym wyjeżdża za to miasto na ten rowerku i go zabierają helikopterem i mm. po drodze jeszcze tam mm. chyba dzika się upolowali mm. i tak dalej. I czy to nie był ten gość, który za zajmował się takim rozpoznaniem osobowym, human intelligence, tak? I bo ty w wojsku mm. tym się zajmowałeś później, tak? No ja w późniejszym, już końcowej mojej karierze, tak gdzieś tam zahaczyłem o ten rodzaj rozpoznania. Na czym to dokładnie polega, właśnie? Czy to tak wygląda jak w tym filmie? I tak i nie. No, można tak powiedzieć, z drugiej strony nie robił tam nic. Ja się nie pamiętam, czy on ona wszystkim spotykał, czy nie. Czy tylko on sobie tam no, obserwował, obserwował sobie i później po prostu sterował cel. No, generalnie to jest... może być jeden z działań takiego zespołu, czy tam człowieka. No Natomiast... ale, ale z drugiej strony no tak, bo to był film, nie? Mm -hmm. no teraz to było tam w Somalii gdzieś, z tego co mm. pamiętam. Nie? No, tam... Ciężko mu było się. no tam... ja kiedyś byłem, wylądowałem w czarnej dzielnicy w mm. New Jersey, w czarnej dzielnicy, gdzie pierwszy raz w życiu poczułem się tak, jak czarny czuje się w polskim markecie, mm. nie? że wszystkie gały są na ciebie skierowane i po prostu wiedziałem, że, że to nie ten kierunek obrałem, mm. nie? I, 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 I jak to wygląda właśnie jak jesteś takim gdzieś tam, właśnie, w jakimś Iraku czy w Afganistanie, gdzie wszyscy chodzą. Yy, inaczej, no ciężko. inaczej wyglądają niż no tak, czy właśnie no... musiałeś się przebierać, udawać kogoś i tak dalej? Były operacje, nie były to operacje hymientowskie, były operacje przeprowadzone przez nas i w Iraku, i w Afganistanie, gdzie używali się pojazdów cywilnych i czasami ubrań cywilnych. Natomiast te ubrania cywilne tylko z dalszej odległości były w stanie nas zamaskować, bo w tym pojeździe, bądź działając w nocy. Bądź używając jakichś tam innych powiedzmy środków do, do maskowania. Natomiast y, nikt z nas nie, nie, nie byłby na tyle naiwny, żeby wyjść na ulicę i na bazarze chodzić, udając miejscowego, no bo nie bylibyśmy w stanie. I, I ta różnica, jeśli chodzi o wygląd skóry, chociaż jeszcze dałoby się to obronić, bo też tam są jaśniejsi, czy tam rudzi się, zna, zna, jak powiedzmy, yy, można spotkać takie osoby. Natomiast bariera językowa jest na tyle duża, że nie byłoby, nie bylibyśmy w stanie się tam móc yy, pełni zamaskować. Moglibyśmy działać z jakimś tłumaczem, czy chociażby z policjantami cywilnemu, ale tak i tak byłoby nas widać gdzieś tam. Czyli wszystkie dalek. informacje pozyskiwane to są jakieś źródła osobowe? Pozyskiwane informacje na misjach są z różnych y, źródeł y, i są to źródła osobowe, są to zdjęcia, są to y, przechwycone y, rozmowy przez telefony, przez radiostacje. Także cały spektrum powiedzmy ten... ten y, tych Dyscyplin rozpoznawczych tu wchodzi w grę, czy tam wywiadowczych, zależy jak na to patrzeć, jak jej doktryny używamy i nomenklatury. Natomiast informacje są z wielu źródeł. Zresztą, żeby jakakolwiek informacja dotarła gdzieś dalej albo można było cokolwiek wykonać, to musi być co najmniej potwierdzona z dwóch źródeł. A zdarzyło się takie coś, że ta informacja stała się taką bronią obusieczną. To, to myśli, znaczy, że ktoś specjalnie was no, na minę wprowadził. Niewątpliwie taką najsłynniejszą y, sprawą było śmierć chyba dziewięciu oficerów CIA w Afganistanie w ten właśnie sposób, gdzie, gdzie mieli zaufane źródło, które zostało też pracowało dla tej drugiej strony, gdzie wprowadzono ją, to źródło wprowadzono y, do bazy i ono się zdetonowało w bazie. I tam chyba dziewięciu, nie jestem pewny teraz, ale paru oficerów y, CIA na pewno zginęło. Był chyba też film. To rado. było w filmie z y, 30, y, zero dark było o, o Bin Ladenie to tam była ta ta, ta właśnie, sytuacja tak. o, to, i to i to był fakt nie no było tutaj pytanie czy brałeś udział w akcji pojmowania Bin Ladena Tak no. <laughs> mm -hmm. ta. To słuchaj jakbyś teraz y, mógł podzielić się wiedzą właśnie jak weryfikować informacje bo żyjemy w świecie y, teraz nie tu i teraz że jesteśmy Bombardowanie informacją, różną. Na co uważać, Twoim zdaniem? Ja nie jestem ekspertem ani od informacji, ani Ale to, ani to nie od... chodzi o wiesz, chodzi o to, jak Ty do tego podchodzisz, no ja jak mogę, jak to wykorzystać dla siebie. Dobrze, to ja mogę powiedzieć, czym ja się kieruję, więc natłok informacji faktycznie niewątpliwie, tak jak mówicie, jest potężny. Włowić coś, co ma sens albo, albo nie jest dezinformacją, jest dosyć trudne. Yy, natomiast. Yy, Uważam na wszelkie informacje, szczególnie teraz, albo szczególnie w momencie, kiedy zaczęła się sytuacja z Ukrainą i ten konflikt, i gdzie tutaj dużo uchodźców napływało, bądź kiedy działał się kryzys na granicy naszej z Białorusią, lub jakiekolwiek inne, inne działania, bo to tak samo miało miejsce nawet patrząc na, na protesty, nawet kobiet w Polsce, to każda informacja, która dla mnie, która w jakiś sposób Pobudza mnie emocjonalnie, czyli powiedzmy wzbudzę jakieś tam moje emocje, wkurzenie, złość albo ekscytację, to dzielę to razy dwa. Staram się od razu dzielić, nie? No bo jednym z takich założeń tego typu informacji, bądź szerzenia dezinformacji, jest próba wpływania na nasze emocje, nie? Budowania ich w taki negatywny sposób, nie? Często na przykład będzie kreowanie złego wizerunku jakiejś tam nacji, bądź zachowania, albo w drugą stronę, nie? Rządu, albo, albo jakichś struktur, jakichkolwiek. Więc, czy nie wiem, opozycji, nieważne czego, czy jakieś tam grupy. Więc staram się to rozdzielać i jeżeli to wywołuje u mnie jakieś emocje, dosyć silne, mocne, no to staram się to dzielić na dwa. Czyli szukam źródeł, ale trzeba trochę więcej poświęcić czasu na te źródła, bo, bo też taki przykład miałem rozmowę yy, i, i, i rozmowę na temat tego, jak to jeszcze był kryzys na granicy, jak to ktoś mi próbował wmówić, jak to maj Straży Granicznej powiedział że tam, nie wiem, coś z uchodźcami robią i, i on za to przeprasza, nie? No i faktycznie pokazuje mi, pokazuje mi fragment wycięty, yy, że major taki i taki, nie, nazwisko, yy, powiedział na konferencji, więc ja to sobie przejrzałem, wpisałem dane tego majora, konferencja wpisałem i znalazłem cały przebieg tej konferencji i jego niezdanie wyciągnięte z kontekstu, tylko całe, które zmieniło całkowicie postać rzeczy i, i, i to była taka czysta forma manipulowania. Nie? Więc na to trzeba uważać, do, dosięgać do źródła, ale nie patrzeć, bo czasami źródła powiedzmy powielają te informacje też zainfekowane, nie? tak zwana metoda pączkowania, czyli wrzucam jakąś informację i potem każdy portal to, bo teraz nawet niestety dziennikarstwo według mnie jest mało rzetelne i właściwie nie ma dziennikarzy, a są propagandziści, Yy, niestety przykrością to stwierdzam i nawet nieraz nie weryfikują w swoich informacjach, tylko przekazują yy, pewne skróty albo te z kontekstu informacji dalej. Nie? To jest jedna z form działania. Oczywiście też jest wiele platform, które mają tylko i wyłącznie takie zadanie. i Też należy stwierdzić i sprawdzić kto ich finansuje, skąd się wzięły i jaka jest tam główna narracja. Nie? Tutaj można łat z łatwością znaleźć jak zarówno po stronie powiedzmy jednej jak i drugiej bardzo dużo yy, stron Informacyjnych lub pseudoinformacyjnych, gdzie, gdzie te informacje są w yy, odpowiedni sposób ukierunkowane na to osoby, żeby je pobudzać i wzbudzać. Kiedyś rozmawiałem z takim pułkownikiem, który brał udział w ćwiczeniach, takiej symulacji, że na przykład przejmujemy jakąś europejską wyspę, państwo, no i oni byli na przykład od tej właśnie tuby propagandowej, nie? Że, mieli, że mieli do dyspozycji wszystkie media, radio, telewizję, hmm. internet i mieli tam jak gdyby kreować ten pozytywny, wizerunek tej armii, która tą wyspę zajęła, mhm. żeby tą swoją jakąś ideologię przekazać. No co mogę powiedzieć? To się dzieje, nie? Wracamy na Ukrainę, drogi panie, no bo jest takie pytanie tutaj ode mnie. Mhm. No bo mówię, że jak pojechałeś do Iraku, to tam wiesz, nieśmiertelność, to że to jest to, co chciałeś robić. Mhm. Już masz teraz cztery tak? No ponad. No, nie było takiego zastrzyku teraz. Zaczęło się gdzieś na Ukrainie. W zasadzie... W, większej słusznej sprawy niż to, co wstrzymiechaliście do Iraku. Nie było takiego przebłysku, żeby tam pojechać. Już nie mówię, na, żeby się tam strzelać, ale żeby podzielić się tym doświadczeniem. Działania tam, czy pomoc Ukrainie, uważam za słuszne i to i właściwie za naszą rację stanu. Natomiast nie, nie miałem takiej, ani nie było takiej też propozycji, ani nie czułem też takiej potrzeby, dlatego że ja teraz, powiedzmy, skupiam się. No ja już w jakiś sposób spłaciłem, wydaje mi się, dla kraju wojska. Nie mówię, że nie byłbym w stanie i gotowy tam czegoś jeszcze poświęcić i czegoś porobić. Natomiast ja już mam swoje sprawy, swoje, powiedzmy, tory wytyczone i, 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 i nie czułem jakiejś takiej potrzeby wewnętrznej, żadnego imperatywu wewnętrznego, żeby działać i. I jechać tam pomagać. Nie? Przy okazji, zarobić, oczywiście, bo to niestety, no może część robi to bezpłatnie, pro bono, nie wiem, ale, ale myślę, że nie to wszyscy. Jesteś, bo ty jesteś współwłaścicielem CTC Operator. No, można tak powiedzieć. Firma, która szkoli cywilów. Szkoli cywilów, służby I, służby. I teraz ja mam pytanie takie. I które... tworzy, przepraszam, i tworzy też świetne produkty, jak tak, i koszulki. Koszul, I i, i tworzy świetne koszulki. Jaką masz poradę dla takich gości? Jak ja, właśnie, którzy mają jakoś tam, coś tam umią strzelać i, i co zrobić w przypadku, kiedy. Taka sytuacja mogłaby się tutaj pojawić. Ale mówimy o próbie, nie wiem, dołączenia do sił y, zbrojnych czy obrony terytorialnej? No wiesz, większość, 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 większość na przykład przedsiębiorców, że tam, no. ja no, śmiesznie na nich mówię, kapitalistów, nie chcę po prostu należeć do jakichś struktur mhm. państwowych i tak dalej, bo wiedzą, jak to też tam wygląda. Mhm. nie? Szkolą się sami, mają jakieś, mają jakieś takie swoje grupy i tak dalej. Nie? No i trochę moim zdaniem wszyscy żyjemy w błędzie, że nie do końca może to zadziałać. Nie? Jak to w ogóle zrobić, żeby właśnie zadziałać? Działało. No, szczerze ci powiem, że jak tak teraz sobie na, o tym myślę, no nie wiem, co należałoby zrobić, żeby jakaś grupa, powiedzmy, nieformalna nagle stała się formalna i częścią jakiejś y, siły sprawczej. Może, może w sytuacji kryzysu y, jakiegoś tam działania mogłoby zaprzysiężona, tego nie mam pojęcia, bo też tak można byłoby zrobić. Natomiast y, jeżeli chciałbyś w rodzinę wywieźć jakąś ekipę szybko za granicę, no to polecałbym wtedy to zrobić normalnie, bez y, noszenia się tą bronią. Tylko ją y, mieć w ukryciu, po to, żeby nie żebyś nie został wzięty też jakąś grupę dywersyjną, co było dużym problemem na Ukrainie, gdzie ta obrona terytorialna. Też między sobą y, się strzelała, albo między innymi siłami, bo nie wiedziała czy to, nie, nie, było, nie było tej dekonfliktacji, nie wiedzieli czy to są rosyjscy dywersanci, czy jakieś ich inne służby. I często dochodziło do wspólnych y, tych ostrzałów, nie? Do, do tak zwanego tego friendly fire. To wszyscy lubią teraz używać tych amerykańskich określeń. Nie? A, a więc polecałbym Ci przede wszystkim mieć przygotowane drogi główne, sprawdzić, które są przejezdne, mieć awaryjne drogi do tego, żeby przygotować do punktu, do którego chciałbyś dojechać, zapakować wodę, pożywienie na wszelki wypadek i w zależności od warunków meteorologicznych i pory roku odpowiednie odzież, ciuchy, ewentualnie koce, które mógłbyś wykorzystać, żeby się schować w tym samochodzie, plus środki łączności typu telefony, ładowarki do tych telefonów. No i tą broń, o której mówiłeś, ale na pewno nie na widoku, bo gdybyś się przemieszczał w, na przykład w kierunku zachodniej granicy, więc tam byłoby względnie bezpiecznie. nie? Więc tak bym to, tak bym to jakoś spróbował zrobić w ten sposób.